To masz Jarka. Cześć. No więc jestem zwolniony. Oficjalnie, proszę, jest napisane. Także tak wygląda sytuacja. Dzień dobry, Radek Baszuk, Obywatele News. Z nami są Tadeusz Jakrzewski, Paweł Kasprzak. Będziemy rozmawiać dzisiaj o wyrokach nakazowych. Będziemy rozmawiać o odpowiedzialności, która wiąże się z wydaniem każdego wyroku, także nakazowego. A Tadeusz dzisiaj opuścił zakład karny Warszawa-Białołęka, w którym odbywał zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 dni za nieuiszczoną grzywnę w wysokości 100 zł, a wiążącą się z udziałem w kontrmanifestacji w Hajnówce. Paweł w najbliższy poniedziałek ma stawić się w zakładzie karnym w Siedlcach, gdzie odbędzie taką samą zastępczą karę pozbawienia wolności. Ale za 300. Ale już za 300. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że w wypadku ich obu zapadły wyroki nakazowe, które wobec tego, że nie złożono od nich sprzeciwów, uprawomocniły się. Chcemy próbować dotrzeć do tego, jak się dzieje, że wyroki nakazowe zapadają, mimo że jakby to wynikało z przepisów i kodeksu postępowania karnego, i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zapaść mogą tylko wtedy, kiedy okoliczności czynu i wina sprawcy nie budzą wątpliwości. Będziemy rozmawiać o tym, czy praktyka wydawania wyroków nakazowych jest prawidłowa. Będziemy rozmawiać właśnie o odpowiedzialności. Odpowiedzialności za wyroki. Tadeusz, w środę zostałeś zatrzymany w związku z udziałem w innej demonstracji i dowiedziałeś się o tym, że poza zarzutami, które ci wówczas przedstawiono, masz także do odbycia 2 dni pozbawienia wolności. Jaka była twoja reakcja? Nie byłem zdziwiony. To po pierwsze, nie byłem zdziwiony dlatego, że my mamy tak dużo spraw kierowanych przez policję do sądów, gdzie potem zapadają wyroki w trybie właśnie tym nakazowym, gdzie nie trudno albo przegapić, albo tak jak w tym wypadku sąd wykorzystał adres, mój adres zamieszkania, w którym nie mieszkam od roku 1987. Więc nawet gdybym chciał uiścić te 100 zł za własne gapiostwo, to nie byłbym w stanie tego zrobić. Więc tak jak mówię, nie byłem zdziwiony, ale się ucieszyłem również, bo gdybyśmy zaczęli rozmawiać o wyrokach nakazowych bez przykładu, a mamy już w tym momencie 2, to byłoby takie pustosłowie. Natomiast w momencie, kiedy mamy jakby do końca przeprowadzoną procedurę, która kończy się rzeczywiście odbyciem kary, w moim wypadku 2 dni, Pawła również, to zaczyna nabierać pewnego sensu i zaczyna chyba uzmysławiać wszystkim, jak te wyroki nakazowe mogą, chcący, niechcący, bo ja nie wiem, dlaczego wprowadzono ten tryb sądzenia, mogą niechcący komuś skaleczyć, po prostu mówiąc najkrócej. Nie, ale mogą się zdarzyć osoby, którym to może przeszkodzić, nie wiem, wykonywaniu pracy zawodowej, dziecko się może rodzić w tym czasie i dana osoba może być zatrzymana przez policję, bo proszę zauważyć, że
Zostałem zatrzymany do odbycia tejże kary przez policję warszawską, gdzie policja została poinformowana, że jestem osobnikiem, który może próbować uciec chyba z kraju, ale na pewno będzie się ukrywał. Jest taka adnotacja na piśmie, które przedstawiono nam na komendzie KRP-1, czyli na Wilczej. Więc to są dość niebezpiecznie brzmiące zdania, tak bym to chyba określił. Więc tak, to taka była moja reakcja. Istotnie, w protokole twojego zatrzymania był zapis, może ukrywać się bądź podjąć próbę ucieczki. Paweł, twoja historia. Moja historia jest dosyć podobna. Natomiast ja jakiś czas temu stwierdziłem, że mam dosyć po prostu tych nakazów. Znaczy ja w ogóle od jakiegoś czasu nie chodzę w ogóle na procesy. Tam się jest napisane, że nie muszę, odbiorę te pisma. Podobnie jak Tadeusz, mam tego po prostu. Czasami to znaczy listonosz, ja mieszkam na wsi, tam listonosz podjeżdża pod dom z korespondencją i on głosuje na PiS, jak zresztą większość mieszkańców mojej wioski, natomiast kocha mnie, no bo widzi, tak, że to nie jest ani żaden krezus, ani coś, no, musi to być jakiś wariat, no skoro dostaje codziennie, bo on codziennie wozi, to są pisma albo z policji, albo z prokuratury, albo z sądu. To się naprawdę rzadko zdarza, żeby pan Stasio nam nie dowoził tego rodzaju korespondencji. Ja po jakimś czasie przestałem na nią reagować, no wyznam ze skruchą w stosunku do ciebie akurat, Radek, no bo trzeba wszystkim wiedzieć, że Radek jest jednym z bardziej zaangażowanych mecenasów nasze Biuro Pomocy Prawnej i mój bałagan w papierach no nie, tej pracy im nie ułatwia. Natomiast te wyroki nakazowane, jak sobie uzmysłowiłem, co one oznaczają, no to stwierdziłem, że przeciwko temu trzeba zaprotestować. To, co ja robię, pakując się do pudła w Siedlcach w poniedziałek, no to jest akt oporu całkiem po prostu. Znaczy, chcę doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ani żaden policjant, ani żaden sędzia, który podpisuje te wyroki nakazowe, nie miał cienia wątpliwości, że to jest dobra jakaś grzywna, jakieś pięć dych, jakieś trzy stówy, jakieś coś. Nie, ja idę siedzieć. Bez procesu. Bez wysłuchania stron. I teraz ty wspomniałeś, że ta procedura jest przewidziana na takie okoliczności, że sprawa, w sensie wina obwinionego, na przykład nie budzi wątpliwości, nie podlega kwestii. Praktyka jest taka, że te nakazówki nasze odbywają się wszystkie wskutek nieprzyjęcia mandatu karnego. Znaczy, mój sprzeciw jest tym wyrażony już, prawda? Powinno być jasne dla sądu, że ja się temu sprzeciwiam, uważam, że było inaczej. Co więcej, w tych papierach, które ja teraz niedawno w czytelni sądu widziałem, jest protokół z tego mojego przesłuchania, na którym jest wyraźnie napisane moje oświadczenie. Odmawiam udzielenia odpowiedzi na pytania i składania wyjaśnień. Chcę złożyć wyjaśnienia w sądzie. Pani sędzia Anna Smyk, widząc to, wydała ten wyrok. On jest śmiesznie mały, tak, to nie ma co dramatyzować. Ani dwa dni to nie jest jakaś tortura i cierpienie, ani 300 nie jest jakąś dolegliwą karą. Niemniej jednak tu chodzi o zasadę. Tak. Właśnie. No więc Tadeusz, jak usłyszał, że nalegają policjanci na to, żeby no jednak może pan zapłaci tę stóweczkę, z rozkoszą oświadczył, że nie zapłaci. Ja jak dostałem wezwanie do kuratora sądowego, który zasądził mi karę z ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, no to mu z radością oświadczyłem, że nie, proszę pana. A to jest przedłużenie mojej obywatelskiej niezgody. Będziecie mnie musieli zamknąć, no i istotnie już potem pan sędzia w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, no, prawomocny wyrok, grzywny nie zapłacił, prac społecznych wykonywać nie chce, cóż robić, trzeba go skazać, trzeba go skazać na więzienie. Znaczy, no, moim celem jest ukrócenie tej procedury. Akurat mamy obaj z Tadeuszem taką szczęśliwą sytuację w tym nieszczęściu, że grzywien z nas się ściągnąć nie da. Znaczy, konta obu z nas są puste. Nie każdego na to stać, nas akurat tak, więc traktujemy to jako obywatelski obowiązek. Chyba warto jeszcze dorzucić jedną rzecz, że w natłoku tych wszystkich spraw, które się wydarzyły z orzeczeniami w trybie nakazowym, byli sędziowie, którzy pomimo tego, że na przykład odmawialiśmy zeznań
i nawet nie wpisywaliśmy czegoś tej frazy, znaczy tego zdania, w którym domagamy się możliwości składania zeznań, wyjaśnienia zdarzenia przed sądem. Pomimo tego jest kilku sędziów, którzy rozpoczęli proces w trybie normalnym. Tak. Czyli zdali się właśnie na coś takiego, że jeżeli, znaczy zgodzili się raczej z nami, że jeżeli dochodzi do sytuacji, w której są jakieś demonstracje natury obywatelskiej, sprzeciwu czy czegokolwiek innego i tamci protestujący dostają zgodnie z notatką właśnie policjanta, bo to jest na podstawie notatki policjanta, więc warto wysłuchać tą drugą stronę i we wszystkich tych sprawach wygraliśmy. To znaczy zarzuty stawiane przez policję zostały oddalone, a my uniewinnieni albo sędzia w ogóle podjął decyzję, że to jest w ogóle znaczy w mojej sprawie kompletnie... ta nakazówka dotyczyła kilku osób. Ja jeden nie złożyłem sprzeciwu. Pozostali zasłużyli na proces. Byłem świadkiem na tym procesie. I oczywiście zostali uniewinnieni. Ale ja przynajmniej wiem, za co dokładnie zostałem skazany. Zresztą osobny absurd. Bo Tadeusz, ty znasz chociaż treść zarzutów za tą hajnówkę? Nie. Przypuszczam tylko, że to było zajście w hajnówce w 18 roku. A skąd wiesz, że nie w 17? Przypuszczamy, bo numer akt wskazuje na rok 18. Wygląda to w ten sposób, że istnieje już całkiem spora ilość wyroków Sądu Najwyższego wydawanych, bo tylko tak jest to możliwe, wskutek wniesienia kasacji nadzwyczajnej albo kasacji przez podmiot uprawniony, różnie to nazywamy, ponieważ stroną postępowań wykroczeniowych, a i stroną postępowań karnych, gdzie zapadają wyroki nakazowe, kasacja nie przysługuje. To musi zrobić jeden z dwóch podmiotów wskazanych w kodeksach. Pierwszym z nich jest prokurator generalny, na to nie specjalnie liczymy. Drugim rzecznik praw obywatelskich, do tej pory jeszcze na to rozwiązanie liczyliśmy. I te wyroki powtarzają jak mantrę to samo, tylko w sytuacji, kiedy okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości. Sąd Najwyższy mówi, to ma miejsce wtedy, kiedy albo mamy dobrze zrobiony materiał dowodowy i przyznanie się oskarżonego, obwinionego do winy, albo w braku takiego przyznania się mamy bardzo dobry materiał dowodowy i istotnie wątpliwości być nie może. Adam Bodnar w tym roku złożył kilka, jeżeli nie kilkanaście kasacji od wyroków nakazowych w sprawach o wykroczenia dotyczących uczestników zgromadzeń publicznych, właśnie od wyroków, które uprawomocniły się wskutek niewniesienia sprzeciwu. No, biorąc pod uwagę to, co się do tej pory działo w tego rodzaju sprawach w Sądzie Najwyższym, należy przyjąć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że te kasacje zostaną rozpoznane pozytywnie, że zapadną kolejne wyroki. Paweł wspomniał o tym, i to chyba trzeba też podkreślić, że to jest problem systemowy. On nie dotyczy wyłącznie uczestników zgromadzeń, nie dotyczy aktywistów. Choć oczywiście dzisiaj i w Warszawie zapewne najczęściej. On dotyczy każdego, kto popełnił wykroczenie bądź przestępstwo niezagrożone przesadnie surową karą, takie, które kwalifikuje się do trybu nakazowego i miał to nieszczęście, że sprzeciwu w terminie nie złożył. Problem wydaje się być systemowy, ponieważ chyba jednak co do zasady, ja zauważam to, o czym wspomniał Tadeusz, że to się trochę w śródmiejskim sądzie zmieniło w ostatnim czasie. Ale problem zdaje się polegać na tym, że z instrumentu prawnego, który z założenia, tak sądzę, tak, był na swój sposób pewnego rodzaju modelem konsensualnego zakończenia sporu. Konsensualnego w tym znaczeniu, że ja, sąd, wydaję wyrok nakazowy, a ty, obywatelu, uważasz, że jest on słuszny i nie ma powodu uruchamiania pełnej procedury sądowej.
uczyniono narzędzie o charakterze statystycznym, bo wydaje się, że ilość wyroków nakazowych wydawanych w bardzo źle przygotowanych i bardzo źle zrobionych, o czym wszyscy przy tym stole wiemy, sprawach z wniosków policyjnych kierowanych wobec uczestników zgromadzeń publicznych, spełnia tylko taką rolę, a mianowicie wyrok nakazowy jest wyrokiem jak każdy inny, statystycznie. Tak? Waży tyle samo, tak? w arkuszach kalkulacyjnych waży tyle samo, co wyrok wydany w trudnej sprawie po kilku terminach rozpraw. I to jest chyba najbardziej niepokojące, bo mechanizm jest następujący. Przecież nikogo nie krzywdzę, wydaje wyrok, który w wypadku jednozdaniowego, niewymagającego specjalnego wysiłku sprzeciwu utraci moc, jego po prostu nie będzie. Zatem dlaczego tego nie zrobić? No i właśnie wy obaj dzisiaj jesteście powodem, dla którego robić tego nie należy. Taką mamy nadzieję. I jeżeli pozwolicie, bo to jest tak, obaj macie pełną świadomość tego, że w każdej chwili możecie zwolnić się od odbycia kary pozbawienia wolności, płacąc tę grzywnę. Tadeusza, czego byłem świadkiem, policjanci wręcz prosili, żeby tę stówę zapłacił. Tak? Dlaczego? No, może z sympatii, a może z prostego bardzo powodu. To jest też zaangażowanie iluś funkcjonariuszy policji przez dość długi czas. Cała ta biurokracja, która temu towarzyszy, prawda? A warte to jest 100 zł. Ale to jest też, Boże, te wszystkie tego rodzaju akty obywatelskiego nieposłuszeństwa, one apelują do sumień, tak? To wygląda na naiwność, tak? No, ale to odbiera komfort temu gliniarzowi, który tam mówi, no pan przed sądem dojdzie, kto miał rację i tak dalej. Nie, draniu. Oceny ty dokonujesz, tak? Tego, czy ja złamałem prawo, czy nie. W moim przypadku to były jakieś kompletne jaja, bo teraz przeczytałem te akta, bo to podobnie nie wiedziałem w ogóle, czego dotyczy to wezwanie do więzienia. Dostałem wezwanie do więzienia, sygnatura jakaś tam, tralala, natomiast poszedłem w sądzie przeczytać te akta i się dowiedziałem, że to był 8 grudnia 2017, demonstracja, akurat ją pamiętam. W grudniu 2017 te demonstracje się odbywały codziennie, tak? Ale 8 grudnia akurat to był taki moment, kiedy na wysokości ulicy Matejki na Wiejskiej myśmy przewrócili barierki. I ja wtedy interweniowałem, stając tak, zwrócony twarzą w naszą stronę, w stronę naszych, żeby nie napierali na policjantów, bo to oznacza przemoc. Tak mam akurat. To dosyć kontrowersyjna decyzja, tak nawiasem mówiąc, ale tak mam akurat. I to było tego dnia. I ja potem wracając z tych demonstracji, odprowadzany przez Roberta Hojdę i grupę kolegów. Oni mnie odprowadzali po to, żeby mnie właśnie nie skręcili gdzieś tam na boku. Szedłem w dół Górnośląską, bo na Górnośląskiej zaparkowałem samochód. Chodniki przy samych tych budynkach Sejmu zablokowane przez policję w dalszym ciągu. Kładka, która jest przejściem dla pieszych, zablokowana, nie ma na nią wstępu. Ja przeszedłem w jedynym w ogóle miejscu, które się nadawało do przejścia i mnie złapali, za to zostałem skazany. Za to idę siedzieć. Za przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Tak. Policjant chciał mi wlepić mandat 50 zł, ale do tego doszło jeszcze, jak odmówiłem przyjęcia tego mandatu, do tego doszedł jeszcze zarzut artykuł 65 ustęp 2, że mianowicie próbowałem wprowadzić w błąd albo odmówiłem podania danych osobowych. Prawda wyglądała tak, i co policjant, zeznając to w protokole widziałem, skomentował jako moje agresywne i aroganckie zachowanie i lekceważące. I ja zażądałem po prostu, żeby się drań prawidłowo przedstawił oraz żeby mi podał podstawę faktyczną tej swojej interwencji, bo to była bzdura. Oświadczyłem mu również, że to jest kompletna bzdura i że powinien sobie zdawać sprawę z tego, co robi naprawdę. Bo po prostu realizuje praktyki charakterystyczne dla policyjnego państwa. Ale to musisz dodać, że Górnośląska była zamknięta. Tak, była zamknięta, zablokowana, wszystko w ogóle było, że tak powiem, nieczynne. Więc tego rodzaju praktyka, jeżeli sędziowie wchodzą, to stają się, świadomie lub nie, chcę wierzyć, że nieświadomie, chociaż akurat w przypadku pani sędzi Anny Smyk zdaje się, że towarzyszy temu jakaś świadomość, oni są przedłużeniem policyjnego państwa. I to jest duperela, tak? Tylko że
to chcę podkreślić z całą mocą. Znaczy, tu nie ma tu nigdy nie ma drobnych spraw. Mhm. Znaczy, jak się ma do czynienia z instalowaniem się policyjnego państwa czy autorytarnego państwa jakiegoś reżimu, to trzeba stawiać opór w najdrobniejszych sprawach, bo jak przyjdzie do spraw grubszych, to już też doświadczyliśmy w ciągu tych 5 lat. To impet tej władzy jest już tak wielki, że naprawdę go bardzo trudno zatrzymać. No więc to jest, że kto może, powinien ten opór stawiać w każdej dosłownie tego rodzaju sytuacji. Znaczy nie wolno ulegać arogancji policjanta na ulicy, poczynając już od tego, co Tadeusz teraz przećwiczył, że on mówi do ciebie per ty. No nie, szanowny panie. Nie wolno ci tego robić, tak? I to niestety wywołuje to nerwowość i od razu napięcie w stosunkach z organami władzy, ale trudno, to trzeba wytrzymać, tak? Ponieważ oni się rozpędzają, jak im się da palec, to wezmą rękę i tak dalej. No to wiadomo, ten opór trzeba stawiać, to chcę podkreślić z całą mocą. Tylko też chcę powiedzieć, żebyśmy tu nie wyszli na bohaterów jakichś i tak dalej. Mam nadzieję, że nie. No, to ten koszt, który ponosimy tego naszego heroizmu, to są raptem 2 dni, tak? A kara finansowa to jest tam 100, 300, jakieś tego typu rzeczy. Więc to są śmieszne zupełnie sprawy i nie każdy może i powinien też, jak sądzę, aż tak szaleć, jak my szalejemy. Znaczy, po pierwsze, nie każdego stać na to, żeby pójść na 2 dni do aresztu. Mnie, szczerze mówiąc, też nie bardzo już akurat w tej sytuacji, no ale dobra. A po drugie, też nie każdy może, tak? Bo nie każdy ma ten komfort, jak my mamy, że mamy puste konta i z nas nie ściągną. To jest szalenie ważne. Właśnie przez wczoraj, jak zostałem zatrzymany, siedziałem z dwiema dziewczynami. Młode dziewczyny, 19-20 lat, które rzucały śnieżkami. Taki był zarzut, no więc napaść na policjanta. Tu jest proste ustawienie sprawy. Jak ja wszedłem tam, to policjanci do tych dziewczyn właśnie zwracali się per ty, wstań, podejdź, daj. Chwilę potem wprowadzono chłopaka, któremu policjant wsadził rękę do kieszeni, żeby wyjąć dowód osobisty, bo chłopak był skuty. Ja nie wytrzymałem i powiedziałem, że panowie, ja rozumiem, że wy znacie tylko ustawę o policji, w szczególności artykuł 15, ale mówię, w artykule 14 jest napisane o godności. I jak wykonujecie jakieś czynności, to po pierwsze, ci młodzi ludzie, oni są już dorośli, więc nie są per ty, tylko per pan. Po drugie, przepraszam uprzejmie, jeżeli potrzebny jest wam dokument tożsamości, rozkujcie chłopaka, chłopak wam da ten dokument tożsamości. Zresztą wskazuje, w której kieszeni ma. I muszę powiedzieć, że to akurat zadziałało, bo oni cofnęli się, rozkuli chłopaka, chłopak podał i do dziewczyn tych zaczęto zwracać się per pani. Znaczy, ale oni to robią z pełną premedytacją. To dokładnie. Jest niestety element policyjnej strategii. Ja ją pamiętam z komuny i ona trwa najlepsze do dzisiaj. Do dzisiaj, tak. A no właśnie. Wróćmy do komuny. Tadeusz, ty masz wyjątkowe doświadczenie. Nabrałeś go w ciągu ostatnich 2 dni, a mianowicie znalazłeś się w zakładzie karnym po 23 latach, o ile dobrze policzyłem. A 88, tak? Tak. W podobnych okolicznościach, czy za podobne rzeczy. Bardzo podobne, tak. Powiedz, bo to jest doświadczenie, które jest chyba jeszcze dzisiaj zupełnie niepowtarzalne. Więzienie w 88, więzienie w 2001. Różnica, która się rzuca na pierwszy rzut oka. Milicja i służby więzienne byłego PRL-u były lepiej zorganizowane. Przyjmowanie trwało 1,5 godziny. Wykąpano mnie, odprszono, bo się posypywało takim białym proszkiem jeszcze delikwenta. Przebrano, rozebrano, ogolono. Przebadano, lekarz był, gdzie tutaj nie było, więc wykonano to w ciągu 1,5 godziny. Wczoraj przyjęcie do zakładu karnego trwało 8 godzin prawie, więc to pierwsza różnica. A druga różnica, że spotkałem się z wychowawcą. To jest taki pan, który pełni funkcję psychologa, przypuszczam, musi poznać osobę osadzoną i tak dalej, i tak dalej.
który zajrzał do moich akt i wygrzebał ten 88 rok i tak zajrzał i mówi: o, wygląda mi to na początek sezonu politycznego. Czym mnie strasznie ucieszył. Czekaj, ty masz w papierach jakiś 88 rok? Okazuje się, że w dokumentach, w komputerze tegoż pana, on wygrzebał moją sprawę, która pewnie została zarchiwizowana. Służba więzienna tym dysponuje. Czyli służba więzienna musi dysponować wszystkimi osadzeniami z tego wniosku. Ale jaja. Taka niespodzianka. Ale numer, to rewelacyjne. I to, i do tego dowiedziałem się właśnie od niego. Powiem z pełnym przekonaniem, bo w jakiejś mierze miałem możliwość obserwowania tego. I powiem to bardzo wyraźnie, tak? Wy jesteście ludźmi, którzy spowodowali, że sądy powszechne zaczęły stosować w sprawach, przede wszystkim w sprawach zgromadzeń publicznych, zaczęły stosować to, co prawnicy w swoim żargonie nazywają rozproszoną kontrolą konstytucyjną, która najczęściej tak naprawdę sprowadzała się do prokonstytucyjnej czy prokonwencyjnej wykładni obowiązujących przepisów kodeksu wykroczeń. Jestem przekonany o tym, że wasze zasługi na tym polu są niewyobrażalne wręcz, tak? Nie, no tam jakieś mamy. No. To jest, obserwowałem to jako prawnik i to jest jakby ta perspektywa, którą się chcę podzielić. Tak naprawdę przed rokiem 2015 o tym, że sądy powszechne mogą i powinny stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjną, mówiły dwie osoby. To była pani profesor Łętowska oraz wrocławski konstytucjonalista, w późniejszym czasie kojarzony z nową władzą, pan profesor Banaszak, nieżyjący już. A gremialnie prawnicy uważali to za pewnego rodzaju herezję. Ta herezja, dzięki wam, a na moich oczach, mogłem obserwować część z tych procesów jako obrońca, ona stała się faktem i dzisiaj już nie budzi wątpliwości tak naprawdę. A powiedziałem to wszystko po to, by poprosić was, by na koniec tej rozmowy każdy z was zwrócił się do sędziów, do tych sędziów, którzy orzekają w sprawach, w których wydawane są wyroki nakazowe. Co im powiecie? Ja bym wrócił do tego, co ty mówiłeś, Radku, że no sprawa to, jakakolwiek sprawa, to za tą sprawą stoi człowiek. To nie jest arkusz wekselu. Odmawiają mu. Odmawiania tej osobie możliwości wyrażenia swojego stanowiska w danej sprawie, nawet jeśli tu chodzi o 100 zł, naprawdę, to wiemy, że to nie są żadne pieniądze, ma sens, a nasze kunktatorstwo w pewnym sensie, ja mam nadzieję, że nie o to chodzi sędziom, albo zmęczenie często gęsto, bo mają rzeczywiście dużo spraw. Przypomnijmy, w 2015 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy w Śródmieście nie było żadnej tego typu sprawy, które pojawiły się w 2016 i było ich ponad 600 od razu. Więc ja rozumiem, że sędziowie mogą być zmęczeni. Niemniej jednak chcielibyśmy wszyscy żyć w kraju, w którym mamy szacunek do prawa, mamy szacunek do siebie nawzajem i zacznijmy patrzeć na tą sprawę jak na człowieka, a nie na właśnie sprawę, czyli coś bezosobowego, cyferki jakieś. Spójrzmy na to jak na człowieka, a wtedy prawdopodobnie będziemy bardziej uważali, zarówno my, obywatele, którzy gdzieś tam stajemy, protestujemy, będziemy uważali, by w przeciwniku, również policjancie, nie widzieć wroga, tylko
po prostu osobę, która wykonuje jakieś czynności. Czy one są potem uprawnione prawnie, czy też nie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale myślę, że gdybyśmy odeszli właśnie od takiego formalistycznego podejścia do jednego z instrumentów jednak wykonywania zawodu sędziego, to myślę, że wszyscy byśmy na tym skorzystali. Ja bym chciał powiedzieć co do sędziom, akurat krótko, ale jedną rzecz muszę jeszcze powiedzieć o stówie, która to nie są pieniądze, to jeszcze zależy. Ja pamiętam pierwszą sprawę dotyczącą takiej jawnej z naszej strony próby zablokowania Smoleńskiego Marszu Pamięci. I tam wszyscy odmówili przyjęcia mandatu, wszyscy wylądowali przed sądem, za wyjątkiem dwóch pań z Wielkopolski emerytek, które ten mandat przyjęły. Jeszcze trzeba było im pomagać, co rodzi pewien kłopot prawny, bo mandatu za kogoś zapłacić nie wolno, to jest jak wiadomo. Trzeba było im pomagać, bo i one sobie nie wyobrażały, to i tak był dla nich gigantyczny wysiłek, żeby dojechać na tę naszą konfmiesięcznicę do Warszawy. One sobie nie wyobrażały tego, że będą jeździć do sądu. Nie stać ich było na to. Więc ta stuwa czasami może być w niektórych momentach, no może być tym takim przełomową stuwą, tak, która człowieka doprowadza do nędzy, z tego sobie koniecznie trzeba zdawać sprawę. Ale ja chcę powiedzieć sędziom, że bardzo mi przykro z powodu szantażu moralnego, który z pełną świadomością na nich wywieram, ale patrzcie, drodzy Państwo, ja jestem niewinny, nie miałem procesu i idę siedzieć. I teraz każda taka sytuacja spowoduje, bo ja się uparłem niniejszym, każda taka sytuacja spowoduje, każdy wniosek do sądu i każdy tryb nakazowy spowoduje nie prace społeczne, nie grzywne, nie waszczy mój dyskomfort, tylko to, że pójdę siedzieć. Dopóki tryb nakazowy będzie w sądach nadużywany tak, jak jest nadużywany obecnie. Jeszcze raz, jestem niewinny, nie miałem procesu, nie wysłuchaliście tego, co mam do powiedzenia, idę siedzieć. To jest obraz policyjnego państwa. Nie chcę o was mówić, że jesteście jego przedłużeniem, ale ci, którzy uczestniczą w tych wyrokach nakazowych, niestety siłą faktu stają się przedłużeniem policyjnego państwa. Tak wygląda rzeczywistość. Tadeusz i Paweł zdecydowali się na taki właśnie gest sprzeciwu przeciwko błędnym, niewłaściwym, a może po prostu sprzecznym z prawem, praktykom w zakresie stosowania wyroków nakazowych. A robią to, ponieważ od kilku lat są konsekwentni w poszerzaniu pola wolności w reakcji na coraz bardziej autorytarne praktyki życia publicznego. Ja jestem przekonany, że ten oczywisty dość, oczywisty w zakresie definicyjnym akt obywatelskiego nieposłuszeństwa w powiązaniu z innymi działaniami, w powiązaniu z publicystyką, w powiązaniu z chociażby właśnie działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, spowodują zmianę tej złej praktyki. I Tadeusz i Paweł oczywiście są jednoznacznie kojarzeni z ruchem Obywateli RP, ale głęboki sens tego, co robią, jest znacznie szerszy. Wyrok nakazowy, niesprawiedliwy, niesłuszny, wydany pochopnie, może dotknąć każdego z was. Wyrok nakazowy w sprawie o wykroczenie z najbardziej błahego powodu. Tadeusz i Paweł zdecydowali się na poddanie się pozbawieniu wolności po to, by was to nie spotkało, by was to nie dotknęło. Paweł Kasprzak, Tadeusz Jakrzewski, Obywatele News. Dziękuję bardzo, Radek Waszuk.